touch my body. Ooh, just touch my body. Touch my body. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Ja już się pomalowałam, jeszcze jestem w piżamce, więc nie zwracajcie na to uwagi. I powiem Wam, że już jakiś czas temu wstałam, ogarniam mieszkanko i wychodzimy na zakupy z Wiktorią. Daniel pojechał na ryby, więc dzisiaj mamy taki dzień dla siebie. Ja już w pełni gotowa na dzisiejszy dzień, jestem w pokoju Wiktorii teraz. Słuchajcie, dużo osób zadaje mi pytania, czy będzie house tour, czy zrobię taki film. Powiem Wam od razu na wstępie, że nie planuję takiego filmu. Cały domek, całe mieszkanko zobaczycie we vlogach, ale Wiktorii pokój mogę Wam pokazać tak w pełni. Powiem Wam szczerze, że ja we wrześniu planuję tutaj małe zmiany. Chcę zmienić tą tapetę, chcę zrobić taki typowo pokój dla dziewczynki. Planujemy zmienić jej łóżeczko na większe, więc może zrobimy taką wspólną metamorfozę. Ale na razie jeszcze zostaje ten pokój w takim stanie, w jakim jest, więc pokażę Wam go w pełni. I ostatnio Wiktoria dostała zabawki typowo dla dwulatka, które rozwijają. Naprawdę są bardzo fajne. I od razu Wam może pokażę wstawki, jak Wiktoria się ucieszyła, jak zobaczyła te zabawki. I jak fajnie się nimi bawi, uczy się kolorów, literek, więc może jest jeszcze malutka, ale już fajnie powtarza, więc uczy się również mówić. I co? Przestajemy gadać i pokazujemy pokój. Wow! Wow, fajne! Za nie mówiłaś. Wow, ale fajne zabawki, co? Tak. Będziesz miała prawie nowy pokój z takimi zabawkami. Okej, okay, tutaj mamy drzwi wejściowe, od razu jak wchodzimy, po lewej stronie jest duża, czerwono-czarna, a raczej taka brązowo-ciemna szafa. A ja bym z chęcią ten kolor wymieniła, ale myślę, że chyba się nie da. Jeśli chodzi o szafę w środku, jest tutaj bardzo dużo miejsca. Tam wszędzie na górze są zabawki. Ubrania, jak widzicie, naprawdę wszystko się tutaj mieści. Tam na górze są jakieś ręczniki, koce. A z drugiej strony jest miejsce na wieszaki. Tutaj zbyt wiele rzeczy jeszcze nie wisi. Tutaj na dole przeważnie trzymam jakieś pampersy, chusteczki. I na górze również jest bardzo dużo. Z drugiej strony mamy taką szafkę. Tutaj trzymamy przybory kosmetyczne. Tam na dole jest szafka taka typowo Wiktorii, ale ona wszystko stamtąd wyciąga, więc ona pewnie w tej chwili jest pusta. Tutaj mamy obrazki, które już doskonale znacie. Wiktoria je dostała od mojej koleżanki z pracy, jak się urodziła. Na ścianie mamy aniołka i ramkę, którą Wiki dostała na pierwsze urodziny od swojej przyjaciółki. Dalej na tej ścianie po prawej stronie mamy łóżeczko. Tutaj jest jej koń na biegunach. Łóżeczko to jest to takie stare łóżeczko, które już ma od kiedy się też urodziła. Tutaj ma taką małą szafkę nocną i jej nowe zabawki. Tutaj namiot. A tutaj jest półka na zabawki, książeczki. To jest półka z Ikei, z tego co dobrze wiem. Więc jak widzicie, ten pokoik jest naprawdę mały. Wszystkie zabawki dostaniecie w smyku i są one marki Smiki. Mi bawiła. One zazwyczaj wiszą na lodówce, chyba że je właśnie pozdejmuję. Więc wkleję Wam tutaj wstawkę teraz, jak Wiki się nimi bawi. Jest R. To jest U.
U. A tu? Y. O, gdzie jest O? Tu jest O. Tu jest O? To jest Y. Tak. Się bawimy na dwa sposoby. Ja jak gotuję i Niunia siedzi ze mną w kuchni, to albo pokazuje mi literkę, ja mówię jej, jaka to jest literka i ona za mną powtarza, albo chce, żebym mówiła jej kolory. Więc w ten sposób się uczymy i bawimy jednocześnie. I to jest super sposób właśnie dla małych dzieci, że bawią się i jednocześnie uczą. Mamy tutaj również takie kaczuszki. I z kaczuszkami uczymy się kolorów. Najpierw ja mówię Wiktorii, podnosi kaczuszkę, jaki to kolor. Później pytam ją, gdzie jest dany kolor. I albo jej się uda, albo nie uda. Często jak dużo powtarzamy, to już wie, który to kolor. Żółty. A gdzie jest czerwony? Tak, to jest czerwony. Kolejną tutaj zabawką, bardzo fajną, jest sklep. Jest wózek sklepowy z różnymi produktami. Tutaj te papierowe to ja raczej jej zabieram, bo ona jeszcze nie rozumie. I zgniata je, więc raczej się tymi papierowymi jeszcze nie bawimy. Ale są tu owoce. Owoce, których się również uczymy. Wiktoria kocha owoce, więc raczej wszystkie zna. Ale zawsze mi pokazuje, ja jej mówię, co to jest. Więc jak widzicie, mamy różne owoce, nawet wkradł się tutaj jakiś kurczak, cytrynka, kapusta, więc albo pyta mnie, co to za owoce, albo bawimy się w sklep. Koszyk jest też bardzo fajny. Tutaj jak chcemy go schować, to rączkę można złożyć i zajmuje delikatnie mniej miejsca, więc to jest też duży plus. Więc taki koszyczek mamy. No i coś, co moja mała dziewczynka uwielbia, czyli lalki. Mamy tutaj takiego bobasa w majteczkach. Do tego bobasa jest ręczniczek, przybory do kąpieli, myjka jest nawet. I słuchajcie, tutaj jak się naleje wody, ja Wam chyba też wstawię filmik. Tutaj jak się naleje wody i się tutaj naciska, to z prysznica naprawdę leje się woda. My się już bawiłyśmy, często Wiktoria chce myć swoją lalę. Więc jak jest ładna pogoda, to rozścielamy ręcznik i kąpiemy właśnie laleczkę. Uczymy się myć dzidziusia. Wiktoria bardzo lubi lalki, ale to chyba jak każda dziewczynka. I zobaczcie na to. Tutaj lalka ma nawet mydełko. Więc fajne ma akcesoria. Z zabawek mamy jeszcze taki odkurzacz. Odkurzacz na kulki, ja to tak nazywam. Wygląda on tak. I tutaj dziecko ćwiczy sobie, żeby złapać tą kulkę. I jak już złapie, i przekręci, to ten odkurzaczek wypluwa te piłeczki, więc to jest świetna zabawa. On jeszcze tutaj właśnie wydaje dźwięki, więc naprawdę jest fajny. Jak widać, Wiktoria również udaje, że po prostu odkurza i pomaga mi sprzątać. I mam jeszcze jedną taką rzecz typowo niezabawkową. Jest to moskitiera. Taka przeciwko komarom, muszkom. Wiecie, czasami wychodzimy na spacer, Wiktoria zaśnie właśnie szczególnie w tych porach wieczornych, więc bardzo nam się przyda. Nasza już ma delikatne dziurki, więc na wymianę będzie idealna. Myślę, że te Wiktorii zabawki zainspirują wiele mam, ponieważ naprawdę niekoniecznie musimy kupować coś tylko do zabawy, ale widzicie, tutaj naprawdę dziecko się rozwija, poznaje kształty, poznaje kolory, poznaje literki, więc na tym mi chyba najbardziej zależało, wybierając te zabawki. Kolejną turę zabawek, jakie wybrałam, pokażę Wam już za jakiś czas, jak Wiktoria do nich dorośnie. Nie dawałam jej wszystkiego od razu. Tymi się bardzo zabawkami cieszyła. My już jesteśmy zebrane, ja mam zwykłą białą bluzeczkę, jeansy z dziurami i buty, które w tamtym roku kupiłam w Rossmanie.
A Wiktoria ma białą bluzeczkę, spodnie w paski i zobaczcie, jaką ma fryzurę. To ostatnio nasza ulubiona fryzura. Bardzo często jej taką robię, bo jej żadne włoski nie przeszkadzają. Idziemy? No to wychodzimy. Wyszłyśmy już na dwór i powiem wam, że jest fajne słońce, jest ciepło, ale jest wiatr, więc bardzo dobrze, bo nałożyłyśmy długie spodnie i kierujemy się teraz w stronę warzywniaka po jakieś pyszne warzywka. Okej, wycofuję to, co powiedziałam z tym wiaterkiem. Powiem wam, że jednak jest bardzo ciepło. Za ciepło chyba na długie spodnie, ale już trudno, nie będziemy wracać. I tak mi się przypomniało, że przecież miałam wam podziękować za odbiór pod ostatnim filmem, tym pierwszym po przerwie. Naprawdę bardzo mnie zaskoczyliście komentarzami, w ogóle wyświetleniami. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję. Fajnie, że wam się podobało. Jesteśmy już w domu. Powiem wam, że jest tak ciepło, że za chwilę muszę się przebrać. Może zrobimy taki szybki hol zakupowy. Kupiłam fasolkę szparagową. Ja wiem, plastik, no ale jakoś to trzeba zapakować. Więc mam tutaj fasolkę szparagową. Mam nadzieję, że będzie dobra. Dzisiaj może zrobimy sobie na kolację albo na obiad. Mam również czereśnie. Czereśnie już są takie bardzo dojrzałe. Ale powiem wam szczerze, że nie mogłam się powstrzymać. Ja czereśnie uwielbiam. One są takie ciemne, więc będą słodkie. Mam kabaczka, cukinię, nie wiem jak mówicie. Pomidor. Zobaczcie, jaki wielki pomidor. Jest to pomidor malinowy, więc też będzie pyszny. Śmietana do zupy. I wiecie co? Właśnie widzę, że ja nie wzięłam cebuli z wózka. Mam włoszczyznę. Powiem wam szczerze, że chciałam wziąć taką włoszczyznę niepakowaną, taką świeżą, ale była taka brzydka, taka śliska, że stwierdziłam, że wolę wziąć taką. Kompot, ale kompot jest z piwnicy. I co ja tu jeszcze mam? Kalafiora, więc dzisiaj będzie zupa. Tak, Wiktoria, więc dzisiaj będzie zupa kalafiorowa i to są całe moje zakupy. Dużo tych rzeczy nie ma, zapłaciłam około 50 zł, troszeczkę mniej, więc bardziej taki warzywny obiad dzisiaj będzie. Bawią się we dwie, jedna gania, druga ucieka. Siedzimy sobie na balkonie, zajadamy czereśnie. Co ty tam, Wiki, widzisz? Okej, to nie był dobry pomysł, żeby Wiktoria jadła czereśnie w białej bluzce. I co? Idziemy zapierać koszulkę? No, właśnie chyba tak. Zobaczcie, jak ona sobie bierze czereśnie. Przerywa. Pięknie. Słodka jesteś, wiesz? No odłóż, odłóż na stolik. Nie musisz tam, gdzie mama wyrzucać. Daj. W ostatnim czasie coraz więcej dodaję wam zdjęć na Instagrama. I naprawdę staram się je dodawać regularnie. Fajny mam z wami również kontakt na tym Instagramie ostatnio, więc bardzo się cieszę. Lubię właśnie mieć z wami kontakt, lubię z wami sobie popisać. I powiem wam tak szczerze, że często wchodzę właśnie na wasze profile i podglądam was, kto tam mnie obserwuje. No ale dobra, koniec tych ploteczek. Zaczynam robić zupkę, bo Wiktoria niebawem będzie głodna. Będzie czas taki obiadowy. Więc myślę, że zupka sprawdzi się idealnie. Ona lubi kalafior, więc... Dlaczego? Ja zawsze muszę mieć takiego pecha. Słucham? O!
To jest o. A. Tak. Mi się tutaj zupka kończy już gotować. Wiktoria przyszła ze swoimi zabaweczkami. A ta? U. U z kreską. U. Albo ku. Kto wie? A ta? Ha. Ale nie bierz tego do buzi, no co ty? Nalałam już zupkę dla Wiktorii, za chwilę będzie jadła, ale musi przestygnąć, bo jest naprawdę gorąca. Chyba nawet widzicie tą parę. Więc przestygnie i Wiktoria będzie sobie zajadała. Smacznego! I przebrałam się w zwykłą taką czarną bluzeczkę i spodenki, bo wydawało się naprawdę gorąco. Wyjdzie słońce, to jest bardzo gorąco. Jak słońce zajdzie za chmury, jest chłodno i nie wiem już sama, co ja mam na siebie nałożyć, żeby było dobrze. Nie wiem, na razie będę tak. Zobaczymy, może wróci to słoneczko, aczkolwiek jakoś się troszeczkę zachmurzyło i sama nie wiem. Dobra, zabieram się za jedzenie, bo mi zupa stygnie. Daniel przyjechał z ryb i postanowiliśmy, że pojedziemy na żółtańce. Wiktoria pobawi się w piachu, my sobie troszeczkę posiedzimy. Żartuję, że jesteśmy już w aucie i będziemy ruszać na żółtańce. Daniel szybciutko tylko poszedł do pracy wysłać jakąś tabelkę i możemy jechać. Dzień dobry, mieliśmy jechać na żółtańce, ale ktoś zasnął, tak? Trzeba wstawać, już jest bardzo późno. Dzień dobry. Jak widzicie, nasze plany się bardzo pozmieniały, bo Wiktoria nam zasnęła w aucie, a niestety nie mieliśmy wózka. Już wstaje powoli nasza kruszynka. Tak. Wstajemy. Everybody got their own shit to say. Everybody got their opinion, yeah. Save it for the morning after. Liquor going down like a Friday night. Gunpowder, stick of dynamite. I'm a little firecracker. Say what? Drodzy, powoli kończymy tego vloga. Dzień dobiega końca. My idziemy się już myć, będziemy kłaść się spać, bo ja jutro mam na 5:45 i się zastanawiam, jak ja wstanę. Może jakoś dam radę. Muszę, w każdym bądź razie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!